Branża handlowa i jej kontrahenci będą potrzebowali kilku lat na odrobienie strat wynikających z obostrzeń i lockdownów związanych z pandemią. Najbardziej ucierpiały sklepy wielkopowierzchniowe, ale też niespożywcze, które właśnie były najmocniej objęte lockdownem. Myślę, że nasze zakupowe nawyki zmieniły się tak bardzo, że nie wrócimy już do tego samego stanu rzeczy, jaki był przed pandemią. Widzieliśmy to w trakcie pandemii, widzimy to również teraz, że jednak wiele osób sięga po zakupy właśnie poprzez online i e-commerce. Zdajemy sobie sprawę, że również zmienił się koszyk. Zmienił się na tyle, że chodzimy do sklepów rzadziej, robimy zakupy większe i sięgamy po produkty bio, produkty organiczne, produkty zdrowe. Cała ta sytuacja spowodowała, że od początku bardzo chcieliśmy, żeby jednak zakaz handlu w niedzielę po to, żeby klienci mogli przez 7 dni w tygodniu robić zakupy i w tym momencie moglibyśmy po pierwsze zwiększyć konsumpcję, a przez to wpływy do budżetu państwa. Więc wydaje nam się, że jednak sytuacja w handlu jest na tyle zmieniona i pozostanie zmienioną i nie wrócimy do starego naszego sposobu robienia zakupów. Będziemy częściowo korzystali właśnie z online. Oczywiście tradycyjny handel również pozostanie, ponieważ wiele osób nie korzysta jednak ze sprzedaży online'owej i chętnie robią zakupy w tak zwanych swoich małych sklepach lokalnych. Więc pozostaniemy na pewno w tych dwóch kanałach dystrybucji. Do tego dochodzi oczywiście omnichannel i inne rozwiązania, które są już dzisiaj na porządku dziennym.